Dzień dobry, panie marszałku. Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radio Opola w ten piękny październikowy poranek. O 9:00 zaczyna się pierwsze opolskie forum drogowe poświęcone zastosowaniu cementu w budownictwie drogowym. Będziecie rozmawiać o tym, kto jest winny, że budujemy drogi z asfaltu, a nie z betonu? Właśnie tyle winny, ile chcemy pokazać piękną historię, potencjał, możliwości i przyszłość tego przemysłu cementowego w województwie opolskim. Przypominam, że to dzięki cementowi Opole stało się sławne. Opole rozkwitło w latach 20. XIX wieku, bo Opole było miastem prowincjonalnym, miastem, w którym mieszkało 3, może 4 tysiące mieszkańców. I dopiero cement spowodował, że miasto zaczęło pięknie się rozwijać i samych tylko pracowników cementowni po ich wybudowaniu było ponad 10 tysięcy. I od cementu zaczyna się rozwój, piękny rozwój miasta Opola. No ale dzisiaj Opolszczyzna produkuje cement dla innych regionów, ale pytanie, czy sama korzysta z niego w dostatecznym stopniu? No tu jest pewna niezrozumiałość, mówiąc najdelikatniej dyplomatycznie, ponieważ z jednej strony jesteśmy największym producentem cementu w Polsce. Produkujemy go ponad 40%. Z drugiej strony nie produkujemy nic, jeżeli chodzi o przemysł budowlany, ten drogowy. A w Polsce przecież w ostatnim czasie wybudowano ponad 700 kilometrów dróg w technologii betonowej. Nie i chcemy to zmienić. Bynajmniej nie u nas. Województwo śląskie, dolnośląskie, małopolskie, pomorskie są przykładem, że można. Już nie odwołuje się do przykładów czeskich, austriackich czy niemieckich. A przecież to tu na Opolszczyźnie przed wojną budowano wiele właśnie w technologii betonowej. Wie pan, ja tym tematem zająłem się po raz pierwszy 2 lata temu i wtedy słyszałem, że nie da się. Nie da się, bo nie ma ludzi, bo nie ma technologii, bo nie ma rynku. Innymi słowy, wyliczono mi same przeszkody, które uniemożliwiają budowę dróg z wykorzystaniem naszego potencjału, naszego dobra. Opolszczyzna nie ma ropy, nie ma gazu, nie ma miedzi, ale ma margiel, z którego wytwarzany jest cement i to jest nasz największy potencjał. To jest nasz skarb. To jest nasza przyszłość. Czyli to forum, dlatego to jest jakiś element zmiany polityki, zmiany strategii, jeśli chodzi o budownictwo drogowe? Wie pan, marszałek samorząd województwa odpowiada za rozwój regionalny. Bardzo ważnym elementem tego rozwoju są drogi. My do tej pory w kwestiach nowinek, innowacji, tego co się w drogach dzieje, musieliśmy jeździć do Warszawy, do Poznania, do Krakowa. Tam były organizowane różnego rodzaju konferencje, warsztaty poświęcone właśnie nowinkom, temu, w którym miejscu jest Europa, w którym miejscu jest Polska. Postanowiliśmy to zmienić, postanowiliśmy zorganizować imprezę cykliczną, imprezę powtarzalną, taką, w której nauka, biznes, ale przede wszystkim samorządy, inwestorzy będą się spotykać i o najważniejszych problemach, wyzwaniach drogowych rozmawiać. I tak powstał pomysł zorganizowania pierwszego polskiego forum drogowego. Tak powstał pomysł takiej platformy, która byłaby miejscem wymiany myśli, wymiany doświadczeń, wszelkiej wymiany pomysłów, przede wszystkim nauki, biznesu, ale i samorządów. Dlaczego bo samorządy to decydują o tym, jak budują, tak? Wie pan, jest w dużej mierze. Tak, tak jest. A mamy czas szczególny i bynajmniej nie mówię o kampanii wyborczej. Mówię o tym, że marszałek kończy negocjacje kontraktu terytorialnego, a więc puli środków przeznaczonych na rozwój regionalny, a więc puli w środków, w których również jest sporo na drogi. 156 milionów euro to dużo więcej niż w perspektywie 2007-2013. Na jakie drogi? Na drogi nie tylko wojewódzkie, ale również lokalne. A więc w drodze konkursów będą z tych pieniędzy mogły skorzystać samorządy, nie tylko samorząd województwa, na drogach wojewódzkich. Innymi słowy, chcielibyśmy przygotować samorządy do absorpcji tych środków, chcielibyśmy pokazać nowe możliwości, nowe technologie, a przede wszystkim zastosowanie cementu w budownictwie drogowym. Zaprosiliśmy w tym celu największe sławy, ekspertów, wszystkich tych, którzy są w tej dziedzinie osobowościami. To nie tylko pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej w szczególności, która się w tej branży, w tym obszarze specjalizuje, ale również Politechniki Wrocławskiej czy Politechniki Śląskiej. Zaprosiliśmy wreszcie wykonawców, tych, którzy w ostatnim czasie te inwestycje w miejscach, których wcześniej wskazałem, zrealizowali. No i przede wszystkim zaprosiliśmy zarządców i
samorządy, by pokazać im, co można zrobić, w jakiej technologii, porozmawiać o wadach, ale przede wszystkim zaletach i możliwościach. A taki wybór technologii można gdzieś wpisać w procedury konkursowe, jeśli chodzi o unijne pieniądze, czy potem w procedury, no w procedury przetargowe to już można. Tylko pytanie, czy to można zapisać, czyli dać taki warunek. Budujemy z betonu, wtedy dajemy pieniądze. No, aż tak dokładnie nie chciałbym tutaj wchodzić w poziom operacyjny specyfikacji no, przetargowej. Natomiast, no, raz jeszcze powtórzę, nie tylko doświadczenia czeskie, niemieckie czy austriackie, ale przede wszystkim doświadczenia z województwa dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego wskazują, udowadniają, że można, tak? Czy to jest zapis w paragrafie X, Y czy Z, to już jest sprawa dla tych, którzy te specyfikacje przygotowują. Natomiast do tej pory ta rozmowa kończyła się tym, że beton jest 3 razy droższy od asfaltu. A jeżeli w specyfikacji dominowała cena, a więc wygrywały drogi asfaltowe. Natomiast nikt nie wziął pod uwagę całkowitych kosztów, a więc nie tylko kosztów budowy, ale również kosztów eksploatacji. Te całkowite koszty przemawiają za drogami w technologii betonowej. Są trwalsze po prostu. No nie tylko trwalsze, ale przede wszystkim bardziej bezpieczne. Warto przypomnieć, że na drogach betonowych jest krótsza droga hamowania, jest odporność na odkształcenie, a więc brak jest kolein, ta woda z nich szybciej spływa, jest lepsza przyczepność i lepsza widoczność. Te drogi są po prostu jasne. Są także dużo, w nocy. Także w nocy, przede wszystkim w nocy. No i wie pan, koszty czy przewaga użytkowa. No, na drogach betonowych zużycie paliwa jest około 3% niższe. No i bez wątpienia tutaj środowisko naturalne. Jest możliwość całkowitego recyklingu betonu. Beton jest najbardziej w tym zakresie uznanym materiałem recyklingowym na świecie. Czy już wiemy, jakie drogi będziemy budować? Bo czy z betonu to jeszcze nie wiemy, ale czy wiemy jakie za te pieniądze unijne? Będziemy przede wszystkim przebudowywać, modernizować drogi wojewódzkie. Jest ich 950 kilometrów, sporo. Myśmy do tej pory zmodernizowali niecałe 15%. To świadczy o skali wyzwań, o skali problemów. W sumie było to 220 kilometrów. Przed nami duże inwestycje, takie jak budowa obwodnicy Czarnowąs, budowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego. To są również odcinki w niemal wszystkich powiatach naszego województwa, ale to również pula środków przeznaczonych na konkursy na drogi lokalne. A o ile właśnie, jakie kwoty mogą się starać samorządy szczebla powiatowego i gminnego? To jest w sumie kilkadziesiąt milionów euro, ja nie chciałbym w tej chwili mówić precyzyjnie. No jedna trzecia jeszcze, więcej, jak rozumiem. Połowa, jedna trzecia tego, co macie. No zdecydowanie mniej niż jedna trzecia. To będzie tak. Między 20 a 30% łącznej alokacji przeznaczonej na drogi. Wspomniał pan. Ale wie pan, no, warto podkreślić, że Komisja Europejska jeszcze kilka miesięcy temu o tych konkursach nie chciała słyszeć. To dzięki tutaj determinacji i zaangażowaniu naszych negocjatorów udało się przekonać ostatecznie i Warszawę, i Brukselę, że te środki są nam niezwykle potrzebne. To są drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych na przykład. Tak jest. No tutaj należy udowodnić właśnie ten element skomunikowania takiego ponadregionalnego, w szczególności wynikający z terenów inwestycyjnych, czy na przykład dojazdów do węzłów autostradowych. Jakieś inwestycje zakończymy jeszcze w tym roku? Przed wyborami być może? Oczywiście. Kończymy 2 duże inwestycje w powiecie oleskim. I przede wszystkim oddajemy za, myślę, że 2 tygodnie dużą inwestycję, ponad 26 milionów, a więc obwodnicę Głubczyc. To są takie wizytówkowe zadania, które chcielibyśmy jeszcze w tym roku oddać do użytku. No i remontujemy most w Głuchołazach, zdaje się, ten, który został zniszczony w czasie powodzi. Tak, tak, umowa jest podpisana, firma przejęła plac budowy. Do końca roku ten most zostanie odbudowany wraz z przebudowanym odcinkiem zniszczonej drogi. A co, o ile pogoda pozwoli? No póki co ta pogoda jest. Mamy nadzieję, że taka będzie jeszcze przez najbliższe tygodnie, może nawet miesiące, a to jest warunek konieczny do tego, by terminowo te inwestycje zakończyć. Relacje z tego pierwszego Polskiego Forum Drogowego oczywiście na antenie Radia Opole. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Tomasz Kostuś. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. O godzinie 9 rozpoczynamy. Dziękuję.